cyberpunku jest mnóstwo pojazdów do kupienia, ale jest również wiele takich, które są ukryte i które można odblokować zupełnie za darmo. Ja jestem Jaro i zapraszam Was na odcinek Ukryte pojazdy za darmo w cyberpunku. Zaczniemy ten film od samochodu, który V miał przyjemność prowadzić w prologu Nomada. To ten, który naprawialiśmy w garażu i przy którym przyczepił się do nas szeryf. Po pościgu z Jackiem pod koniec prologu niestety słuch po pojeździe zaginął i nie mogliśmy go później przyzwać. Jak się jednak okazuje, Thornton Galena Rattler nie zaginął na zawsze. Jest z nim związany miniquest na Badlandach, ale niestety pokaże się jedynie, jeśli nasz V jest nomadem. Zadanie nazywa się Wyboista Droga, V's Boots Are Made For Walking i rozpocznie się tak, że V dostanie SMS-a, gdy znajdzie się w okolicy pojazdu. Gdy dotrzemy na miejsce, które jest o tu na mapie, zobaczymy znany nomadowi samochód, czerwoną Galenę. Gdy obejrzymy swoją zgubę, na miejscu pojawi się też inna postać, Lana, która zacznie krzyczeć, że to jej auto. Swoją drogą, ta postać jest wzorowana na prawdziwej osobie, Alanie Pierce, dziennikarce i youtuberce związanej z branżą gier. W całym cyberpunku jest jeszcze kilka takich postaci. Jeśli chcielibyście zobaczyć zbiorczy film z nimi wszystkimi, to dajcie znać w komentarzach. Wracając do zadania, kobieta nie będzie chciała oddać nam samochodu, tłumacząc, że bardzo długo go naprawiała, włożyła w niego masę pracy i że dzięki niemu ma szansę wydostać się z Night City, którego ma już serdecznie dość. Możemy zatem pozwolić jej zatrzymać auto, zastraszyć ją, by je oddała, oraz zapłacić jej za nie. Ale historia bohaterki jest tak smutna, że raczej każdy z graczy muszący dokonać wyboru zawsze wybierze opcję... Oczywiście, że zastraszenia, żeby oddała furę, bo w końcu ten film jest o darmowych samochodach, więc nie będziemy jej płacić. Chociaż $100 w cyberpunku to praktycznie jak za darmo. I od tego momentu możemy już przyzywać Galenę, kiedy tylko chcemy. Drugim pojazdem będzie jeden z najszybszych, o ile nie najszybszy samochód w całej grze. Caliburna możemy znaleźć w jaskini, w której wykonujemy questa z Panem, gdzie musimy zrewanżować się na Nashu. Niestety w tamtym momencie nie można go odblokować i trzeba wrócić do tego miejsca później. Znajduje się ono na Badlandach, dokładnie w tym miejscu. Żeby odblokować czarnego Rayfielda Caliburna, wystarczy przejechać cały tunel, jaskinie czy cokolwiek to jest i dojechać do miejsca, gdzie będzie stał kontener, a w nim szukany przez nas pojazd. Wystarczy otworzyć drzwi i wejść do środka i od tego momentu będziemy mogli przyzywać Caliburna, jak i resztę naszych pojazdów, i to całkowicie za darmo. Jeśli natomiast nie widzicie kontenera czy też samego samochodu, to albo wyjdźcie z jaskini i przesuńcie czas o dobę lub dwie, albo macie zbyt niski street cred i będziecie musieli wrócić, gdy osiągniecie wymagany poziom. Będąc przy queście na rozdrożach z Panem, to w ramach tego zadania możemy otrzymać też drugi samochód, jednak pewnie mało osób będzie w ogóle chciało podejmować decyzję, która do niego prowadzi. Po napadzie na Rafenów na stacji benzynowej Pana będzie chciała nas namówić, byśmy pomogli jej rozprawić się także z Nashem, który nie pojawił się na miejscu zasadzki. Jestem pewien, że 99% graczy ślepo zgodziło się na tę opcję i pojechało z Panem. Co natomiast nie jest nigdzie zaznaczone, to że gdy nie zgodzimy się pomóc nomadce, pojedziemy natychmiast do motelu. Panem będzie na nas cholernie zła, choć nie wiem, czy ta jedna opcja blokuje już możliwość budowy relacji z bohaterką, ale co ważne, po kilku dniach dostaniemy SMS od Rogue, która mimo wszystko zlecała nam pomóc nomadce, ale tylko odzyskać skradziony samochód i przesyłkę. W wiadomości podziękuję za nieuleganie Panem i w podziękowaniu za dobrze wykonaną robotę da nam nowy samochód, pomarańczowy Quartz Bandit. Nie jest to najlepsze auto w grze, ale lepiej je mieć niż go nie mieć. Co zabawne, kolejny samochód możemy otrzymać również za niedogadanie się z Panem. Mianowicie podczas misji z Basiliskiem musimy nie jechać z Panem i nomadami na stację pociągu i wyjawić cały plan Solowi pozostającemu w bazie klanu. Panem będzie cholernie wściekła na V i nie będzie się chciała więcej kontaktować z najemnikiem. Ale byłam głupia! Mogę jakoś... Nie! Nic już nie możesz! I nie chcę cię więcej widzieć! Co oczywiście blokuje również dalszy progres ich relacji, ale za to Sol będzie nam wdzięczny i zadowolony, że postawił na swoim, poniżając Panem, Karola i Mitch przy całej rodzinie Aldecaldos. By wynagrodzić V wyjawienie informacji o zamiarach nomadki, Sol przekaże nam kluczyki do unikalnego badlandowego Mizutani Shion Coyote. Jest on wyjątkowy głównie ze względu na malowanie karoserii, bo identyczny model w innym kolorze możemy zwyczajnie kupić, ale ten konkretny czerwono-niebieski kolor Mizutani jest dostępny jedynie poprzez tę konkretną decyzję. Czy zdradzenie Panem jest warte nowego samochodu, musicie odpowiedzieć sobie sami, ale trzeba przyznać, że Mizutani Shion Coyote wygląda wyjątkowo epicko. Następny pojazd z pewnością wszyscy dobrze znają, ale warto o nim wspomnieć, gdyż faktycznie jest ukryty i jest darmowy. Porsche John'ego to chyba najbardziej popularne i wyróżniające się auto w grze, wręcz towar ekskluzywny, bo innego Porsche w grze nie uświadczymy.
Samochód możemy zdobyć podczas misji Gdzie jest Johnny, jeśli wyciągniemy od Graysona kluczyki. Następnie wystarczy wejść po drabinie i odblokować kontener, w którym będzie czekać na nas Porsche 911 Silverhanda. Następne dwa samochody można otrzymać jedynie za wykonanie wszystkich questów dla dwóch fikserów, jeśli ukończymy wszystkie zadania przygotowane nam przez Dino, stacjonującego w City Center. Otrzymamy darmową quadrę Type 66 640 TS w czarnym kolorze, która zaraz po Rayfieldzie Caliburnie jest chyba drugim najlepszym autem w grze, to znaczy najszybszym i najlepiej sterowalnym. Questów w City Center nie ma wcale dużo, bo jest ich chyba 5, a w nagrodę można otrzymać świetną furę i to kompletnie za darmo, i to chyba w unikalnym kolorze. Gdy już wykonamy zadania, odezwie się do nas Dino i poinformuje, że w garażu tego megabloku znajdziemy naszą nagrodę. Drugi pojazd to natomiast Thornton Mackinaw Saguaro, potężny samochód, który otrzymamy za wykonanie wszystkich zleceń dla Dakoty, która zajmuje się Badlandami. Podobnie jak w przypadku Dino, na Badlandach również nie ma wiele questów, dlatego jest to praktycznie darmowa okazja zdobycia świetnego wozu, a mamy chyba tylko dwie takie okazje w całej grze, do tego drugiego przejdziemy za chwilę. No i identycznie jak w przypadku Dino, po ukończeniu wszystkich zadań odezwie się do nas Dakota, informując o offroadowej niespodziance czekającej na nas w garażu, który znajduje się niedaleko. Jak już wspomniałem o drugiej opcji pozyskania Thorntona Mackinaw, to teraz do tego przejdziemy. By móc położyć ręce na unikatowym wozie, musimy ukończyć zadanie Szybka i Wściekła, czyli wygrać wszystkie wyścigi z Claire. No, może nie wszystkie, bo najlepszym rozwiązaniem tego questa jest wygranie każdej trasy poza ostatnią, bo za ostatnią i tak nie dostaniemy wygranej, z tego co się orientuję. Podczas finałowego wyścigu musimy posłuchać Claire i jechać za Samsonem, który, jak wmawiała nam Claire, zabił jej męża. Gdy dopadniemy już mężczyznę i dowiemy się, że nic takiego nie miało miejsca, a mąż Claire zginął podczas wyścigów jak wielu innych zawodników, bo takie jest ryzyko wyścigów w Night City, podczas których można używać broni palnej. By uzyskać najlepsze możliwe zakończenie tego questa, trzeba dopaść Samsona z Claire, ale nie pozwolić jej go zabić. Tak, Claire nigdy nie chciała wygrać tej serii z wyścigów, by upamiętnić swojego męża, jak wmawiała ciągle V, a jej celem od początku było pozbawienie Samsona życia. Jeśli nie pozwolimy Claire go zabić, wrócimy z nią do jej garażu, gdzie odda nam swój terenowy Thornton Mackinaw Beast, który jest bardziej fancy wersją offroadowego wozu Dakoty. Ale na tym nie kończą się zalety takiego ukończenia questa. Po kilku dniach odezwie się do nas Samson, dziękując za przekonanie Claire i uratowanie mu życia. Dzięki temu od niego również otrzymamy samochód, który jest chyba moim ulubionym autem w całej grze, a mianowicie Quadra Cthulhu, która wygląda epicko i wręcz przypomina Batmobil. Jeden quest, a dwa darmowe samochody. Jeśli natomiast pozwolimy Claire zabić Samsona, nie dostaniemy Cthulhu, ale wciąż dostaniemy jej bestię. Tego kolejnego questa prawdopodobnie nie uświadczymy nigdy, jeśli nie będziemy swobodnie eksplorować Badlandów, co nie zdarza się zbyt często. Dokładnie w tym miejscu na mapie znajdziemy miejsce zbrodni. Z daleka zobaczymy odlatującą traumę, a gdy już się tam znajdziemy, zobaczymy dwóch zabitych ludzi. Jedyne co musimy zrobić, to rozejrzeć się, zlutować kluczyki do samochodu i do niego wsiąść, i to tyle. Dosłownie, przychodzimy, wsiadamy i odjeżdżamy. Ten samochód to Colby CX-40 Butte, w kolorze, którego raczej nie spotkamy nigdzie indziej, a fajnie byłoby go dodać do swojej kolekcji, bo kto wie, może kiedyś znajdzie nas ochota na przejażdżkę pomarańczowym starociem. Przed ostatnim samochodem będzie darmowa quadra Turbo R Vitech, którą możemy dostać za zlecenie Dzieło Życia. Musimy ukraść dla zleceniodawcy samochód, odstawić go do garażu, a po jakimś czasie zostanie on wymieniony na nowiutką quadrę Turbo R, którą będziemy mogli za darmo odblokować. Tego co się orientuję, jest to jedyna szansa, kiedy możemy pozyskać ten konkretny model samochodu, więc jak najbardziej warto, bo raz, quest wcale nie jest długi, dwa, nie stanowi dużego wyzwania i trzy, dostajemy darmowy samochód, którego nie ma nikt inny. No i ostatni pojazd, ale już taki faktycznie ukryty, bo można go pozyskać dzięki najbardziej ukrytemu questowi w grze, który nie pojawia się na mapie. Aby go odblokować, musimy dotrzeć do tego miejsca i wejść do garażu, gdzie stać będzie motocykl Arch Nazare Itsumade. Aby móc przyzywać ten motocykl, musimy wykonać całego questa, nie będę wam zbyt dużo tutaj zdradzał. Musicie poszukać poszlak w garażu, pochodzić w różne miejsca, aż spotkacie Jamesa, z którym trzeba przeprowadzić rozmowę i rozwiązać questa w taki sposób, by dowiedzieć się o skradzionym motocyklu i móc go znaleźć. Będzie on czekał dokładnie w tym garażu, w tym miejscu na mapie i zaraz po jajbie jest chyba najfajniejszym jednośladem w grze. Poza tymi wszystkimi pojazdami mamy jeszcze oczywiście motocykl Jackiego, ale ten raczej już każdy ma, bo wystarczy odwieźć ciało Jackiego do rodziny, wtedy kluczyki da nam mama Wells, a w każdym innym wypadku kluczyki zostaną nam po prostu dostarczone pod drzwi mieszkania. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzach, o którym z pojazdów z tego odcinka nie wiedzieliście, a ja już się z wami żegnam. To wszystko w tym filmie,
Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Słyszymy się w kolejnych filmach na moim kanale. Trzymajcie się i cześć!